Media. Dla każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz Rzekiert, ze mną Filipek, dawno niewidziany. Ja, że morda mi się cieszy. Widzę. Ostatni raz mówiłeś tak samo. No, coś może jest tu jakiś ciepły. Może zostaniemy współlokatorami. No, nie, aż tak. Aż tak grubo, nie? Nie, już, nie, ci, nie. Już ci winka zrzedła troszeczkę. Nie, ja potrzebuję swojego, wiesz, open przestrzeni. Space. No, do życia. Dobra. No ciężko cię nie zapytać o twoją kolejną walkę, która już chyba była zapowiedziana, czyli z Adrianem Ciosem, z twoim wrogiem odwiecznym. Powiedzmy sobie szczerze, też się zastanawiałem, jak tu przyjdziesz, czy ja powinienem go tak jednoznacznie obrażać, ale... Możesz niejednoznacznie dla mnie, wiesz. To jest... No, ale jakby nie mam sił na tego gościa, bo to jest już taka paruwa, że... Gości nie ma krzty honorów w samym sobie. Dogaduje się na coś, potem z tego się wycofuje. Bez walki. Tak. Idzie do innych podmiotów. Na takiej zasadzie, no dobra, nie wiem, kiedy ten wywiad wyjdzie, ale i tak na dniach wyjdzie to, że jednak Adrian Cios nie walczy ze mną, a miał podpisany kontrakt na walkę ze mną. I to nie, że tak... Ile on już miał tych kontraktów podpisanych? No ale jakby wiesz, to mnie naprawdę dziwi, w sensie jakim on jest tumanem w tym wszystkim. On naprawdę podpisany, wiesz, PESEL-e wszystkie i tak dalej, elektroniczny podpis, no nie wiem, ja na miejscu Cloud MMA bym go po prostu ścignął tak, żeby ten się cios zesrał i żeby w skarpetkach go puścił. To może to nie ma kto ścigać w tym Cloud MMA? No właśnie... No właśnie, no właśnie apel do Krautu, żeby naprawdę dojechali go, bo... Ale mówię, może nie ma, wiesz... No to apel, żeby zatrudnili taką osobę, aha, która będzie... Okay. Mówiłem, że była taka osoba kiedyś. Tak? No to tak, ja nie tak, wiem, tak, ja mam pierwszą styczność z Krautem. Ale jak dzwoniłem, to już mi powiedziała, że już nie pracuje. Okej, okay. No nie wiem, ja miałem pierwszą styczność z Krautem, wszystko zajebiście. Dogadaliśmy się, wiesz, na fajne pieniądze. Dawid Crazy Załęcki zawalczył na Narodowym przez to, że ja zostałem wypożyczony na walkę z Adrianem Ciosem. Dzięki tobie. Ja pośrednio przyczyniłem się do nokautu, ale wiesz o co chodzi. I ten cios, jakby człowiek sobie wszystko, no bo ja nie jestem takim rasowym freakfighterem, jak nie wiem, olejnik, że zapłacisz mi ja za 3 dni wychodzę i powiesz mi walcz z wielkim bu, dobra, nie ma problemu, ja jutro jestem w tym, tylko no, chciałem się przygotować, chciałem się rzetelnie w jakiś sposób pod ciosa analizowałem jego walki, no dobra, wiadomo, każdy powie, ja gafa analizował walki ciosa i tak dalej, ale wiecie, no, na samym końcu jednak to jest trochę sportu w tym wszystkim. Oprócz tego, jest tyle, ile chcesz tego sportu, nie? Ile ty chcesz? No to prawda, ale ja zawsze na egzaminy wolałem inaczej, jak szedłem na jakiś egzamin, to dużo łatwiej mi było przełknąć jakąś gorycz porażki w momencie, w którym się uczyłem, niż w momencie, bo wiesz, przynajmniej mówiłem sobie, no trudno, dałem z siebie wszystko, niż w momencie, w którym, wiesz, tak wychodziłem jak taki dzbany z ulicy po prostu na ten egzamin parę razy na studiach i wiesz, i nic z tego nie było. No Adrian Cios, ja go nazwałem parszywkiem, ale ja nie wiem, czy w tym Harry Potterze było jeszcze jakieś takie gorsze zwierzę, takie bardziej, nie, musiałbym wrócić do tych lektur, które gorzej niehonorowo się zachowywało, bo dostał od tego Krauta, dostał, stary, dali mu walkę z Najmanem, dali mu drugą walkę z Najmanem, dali mu potem z Jóźwiakiem, jakby wypromowali go, kurwa. 4 razy z rzędu tam walczył chyba, czy nawet 5. No 4 nie, z rzędu. Walczył na pewno 2 razy z Najmanem, raz z Saszą jeszcze chyba walczył, nie? Walczył, nie wiem, no walczył 4 gale z rzędu. Pierwszą, drugą, trzecią i chyba 4. galę walczył. No i zarobił dzięki temu pieniądze, wyrobił się jakby z nazwiskiem, spoko, jak na przykład, bo są te kontrakty, że masz ten zakaz konkurencji. To jest takie, wiesz, jakby nie wiadomo, jak do tego podchodzić. Jeden prawnik mówi, że to jest przestrzegane, powinno być, drugi, że nie. No ale cios ma aktywny kontrakt, nie? Jakby, no podpisany. No z Prime'em też. Okej, okay, no. I też z Prime'u właśnie przecież miał wyjść do walki chyba z młodym Magicalem we Wrocławiu i nie wyszedł. Okej, okay, no ja w każdym razie, no tak, no pamiętam tą sytuację, no ale wiesz, gdzieś tam człowiek sobie, no fala hejtu na niego spadła wtedy, nie? No człowiek pomyślałby, że mądry cios po szkodzie, nie? I drugi raz tego nie zrobi, ale chyba frazeologizm jednak w tym wypadku nie zawodzi, nie nadaje się do tego. No cios się zachował jak ostatnia szmata, bo i naprawdę przyjdź cios na tą konferencję Cloud, już możemy po prostu możemy się skonfrontować
na tej konferencji i nie musimy walczyć, ale ja tobie ręki nigdy w życiu, kurwa, nie podam, bo ty jesteś zwykłą świnią, kurwa, no jak to inaczej ubrać w słowa, nie wiem. Brakuje mi słów, no. Czyli ty już zacząłeś te przygotowania do Adriana, tak? No, były w jakimś zaawansowanym stopniu. No, ja sobie, wiesz, wszystko poukładałem w życiu. No, ja nie wiem, nie robię, kurwa, streamów na obsranej chacie Magikala i nie żebram tam o donaty. Secret Camp. No, Secret Camp. Tylko, stary, nie wiem, gdzieś coś jeszcze gram, koncerty jakieś swoje robię. Się, kurwa, wiem, że to śmiesznie brzmi, bo to są freak fighty, ale powiedzmy sobie szczerze, że w tych freak fightach też znajdujesz jakieś grono takie małe, w miarę ogarniętych ludzi i wydaje mi się, że wiesz, i te podcasty tutaj i tak dalej, jakoś sobie to wszystko planowałem, wyjechałem do Warszawy, tam trenowałem, ogólnie też trenowałem dla siebie, no ale też przede wszystkim pod tą walkę, bo chciałem się dobrze pokazać. Teraz mnie to pierdoli, chociaż zastępstwo mam bardzo fajne za ciosa i nawet nie wiem, czy nie będzie atrakcyjniejsze, ale no po prostu tego śmiecia nie trawię, no to jak zachował się jak zwykła parówa i znowu też się dowiedziałem, gdzieś tak pośrednio, nie wiesz, nawet nie umiał napisać, że na Instagramie czy coś, że wiesz, że jednak nie zawalczymy, sorry, bo wybrałem, kurwa, siano i tak dalej. Już pomijam to, kurwa, że jego menadżer najpierw, cios jest obsrany, bo on do mnie dzwonił, najpierw jego menadżer dzwonił do mojego menadżera, że ale czemu nie MMA? A ja mówię, kurwa, mój menadżer pokazuje, no ale tu jest wywiad, na którym cios mówi, że piąstkówki, nie? I tak dalej. Nawet nie wiem, czy u mnie nie mówił. No, dokładnie. Aha, okej. Okay. A potem dzwonią, ty, a ile dostajecie za walkę? A nas to obchodzi, się pytać możecie, no jakby wy sobie negocjujcie, jaką wy macie stawkę i... Co za pytanie? No jakby jesteśmy kolegami, coś takiego, wódkę piliśmy, wiesz, o co chodzi. No i widzisz, no i koniec końców zachował się jak zwykła parówa i tyle. No ale bo to też jest tak, że ja spróbuję, jakby no cios jest głupkiem, no on jakby miał 5 IQ mniej, to by szczekał. I ja też oczekuję jakichś zachowań niesamowitych od ludzi, którzy ledwo wiążą buty. No nie powinno tak być. No, ja po prostu jestem naiwny. Wierzę w ludzi, że mają jakieś tam ostatnie krzty honoru, a ta branża jednak tego nie ma. No, przepraszam, widzowie. No. A powiedz mi, bo gdzieś tam te plotki się pojawiły, gdzieś widziałem jakiegoś, nie wiem, czy shota, czy screena, że u was w dwóch biegunach też mówiliście o tym, że Cloud MMA może się nie odbyć. Ja nie oglądałem tego podcastu, ale powiedz, jak to widzisz, no i jaka jest prawda tak naprawdę. Co w trawie piszczy? Czy nic nie piszczy? Wszystko ruszyło i miałem też, wiesz, parę rozmów odbyłem. Trochę się okazało, że były tam jakieś perturbacje, ale że wszystko jest na dobrej drodze i koniec końców z tego, co ja wiem, od też zawodników, którzy będą tam występować, to no jakby wszystko się odbędzie i ta karta jest według mnie, na tyle co ją poznałem, atrakcyjna. Atrakcyjna, tylko tyle? No, ja nie, powiesz, no nie mogę powiedzieć, kurwa, tych wszystkich zestawień, bo działam na szkodę wtedy federacji, ale mogę powiedzieć za to zestawienie inne, bo gdzieś tam widziałem, że na wykopie krąży jakaś plotka, że cios zamiast walki ze mną ma zawalczyć w duecie na Denisa Załęckiego i w sumie sobie myślę, że gdzieś wyszedłem dzisiaj na balkon i ptaszki mi zaćwierkały, kurwa, na tym balkonie wrocławskim, że to jest chyba prawda. Te ptaszki, wrocławskie wróbelki, to, tak. Ale one często mają złe informacje. Tak, tak, a ja właśnie słyszałem, że akurat w tym temacie Judasz cios mnie zastąpił faktycznie na takie zestawienie. Okay. No. Że na tej nowej gali, tak? Tak. Która miała być zapowiedziana i... Dokładnie. Okej, okay, no dobra, a powiedz mi, czy wiesz, z kim będzie walczył Zbigniew Stonoga? No bo pojawiły się gdzieś tam teorie, nawet artykuły, że ma walczyć z detektywem Rutkowskim. Wiem, z kim będzie walczył, ale nie wiem to z potwierdzonego źródła żadnego, tylko po prostu gdzieś byłem i ktoś mi rzucił jakieś 2 czy 3 nazwiska, które mają walczyć z tym Stonogą. Okay. I po prostu no nie będę pierdolił, bo tyle wiem, co kurwa na ten temat, co potem czytam wykop. Stanowski, Ziobro, tak?
Tak, kurwa, właśnie jakieś abstrakcyjne w ogóle ksywy były pod tego, pod tego stonogę ubieranego. No nie wiem, jestem wykopkiem, ja czytam też wykop i na bieżąco śledzę, co tam oni piszą. No często mają rację, no. Okej, no ale walka z Krzysztofem Rutkowskim, z detektywem, byłaby spoko. Tak? No nie wiem, stary, ja sobie nie wyobrażam Rutkowskiego we Freak Fightach, ale... A Zbigniewa Snogę wyobrażasz? Chodzi mi o oktagon, bo... Nie, też sobie nie wyobrażam, ale wyobrażam sobie jego konferencję z Jacą Murańskim na przykład. A, to bardzo, tak. No i nie wiem, no jakby, nie wiem co planują. W sumie ten Jaca ostatnio tam krzyczał na Prime, że jebać Femi, jebać Cloud i czego. Ale na Prime też potem zaczęło krzyczeć, tak, że prezesi i coś tam. Okay. Prawie już ich nazwał swarzędzkimi kubkarzami, tylko się, wiesz, tylko że oni nie zeszła swarzędza, nie? Może coś o Wrocławiu chciał napomnieć, ale pisał tam, że wrocławscy coś tam. Okej, no nie wiem, no. A on też nie jest z Wrocławia w ogóle, Jaca? Jacek jest obywatelem świata. No, okej, kosmopolitą. On się nie zamyka na jakieś tam mieściny wrocławskie. Okej, no. On wchodzi all in, bierze wszystko. Dokładnie. No nie wiem, no ja nie znam też całej karty Klauta, znam... A coś fajnego jest takiego, że wiesz, że powiemy, o kurde, że mocne. Według mnie ten Cloud będzie bardzo dymogenny. No to w takim wydaniu, no to chyba props, nie? No bo... Dobra, Nathan jest czy nie ma? On mówił, że będzie. Chyba nie. Nie ma Natana chyba? Chyba nie. No. To jak dymy, to nie, no, ale, dymy. To... ale zawsze można zadzwonić do Natana na konferencję. Zawsze można go poprosić, żeby zadzwonił. No nie wiem, no. A Natan nie walczy na tej federacji Boxdela? Nie wiem, Natan mówi, że wszędzie. On mówi że zawsze, że walczy. Że w tym miesiącu walczy. Że walczy w tym, w przyszłym, że on ma 3 walki do końca roku, a na przykład są 2 gale. On okay. Zawsze mówi, że walczy. No i dobrze, niech sobie zarabia pieniądze. Ja tam do Natana nic nie mam, ale no... no powiem ci tak, no, jestem sfrustrowany po prostu tą sytuacją, ale no trudno, no jakoś kurwa się w niej pozbieram. Dobra, chciałem jeszcze zapytać o wasz podcast Dwa Bieguny, bo gdzieś tam chyba na kanale Barankiep pojawiły się poszlaki, że może jesteście sterowani przez osobę pana Jakubowskiego. Byliście tam wrzuceni wy, był tam wrzucony Zgrzyt. Nie wiem, czy doszły do ciebie te informacje. Tutaj nawiązuję do tej całej afery, która się teraz... No dobra, ale co? Którą teraz żyje internet pomiędzy Wardęgą a Bogdanem. Barana Kiepa od dawna. Gdzieś tam w pewnym momencie mnie ośmieszył, potem przestał mnie śmieszyć, bo zaczął wierzyć w każdą teorię spiskową. Nie, tam jest grubo ogólnie, nie? Na tym kanale. W sensie spoko, taki Baran Kiep powinien też istnieć w przestrzeni internetowej, bo ja tam parę razy się uśmiałem na jego... Trzeba mieć, jak to Tomasz Adamek pokazał po walce... Dystans, tak? Ta. W sensie, no ten Baran Kiep też mnie kiedyś tam chyba wyzywał, jak była walka z Fabijańskim, że... Mnie też wyzywał. Okej, że trzeba się za Filipka wziąć, bo coś tam stary Krymuch, czy coś takiego. ale gdzieś to pomyślałem sobie, że no nie wiem, no... Każde teorie spiskowe po prostu, wiesz, są atrakcyjne. Nie wiem, czy widzisz, jak to brzmi, ale stary, strasznie okrężoną drogą odpowiadam na to pytanie. Dobra. Oj, będzie kolejny odcinek Sylwetki polskich gangsterów. Filipek z Milicza. Tak, ja. Ten Milicz zawsze. Pseudonim Karp. Tak. Pseudonim operacyjny. Tak. Dobra, to co tam Baran Kiep zarzucał? No, ja kurczę, ja też nie pamiętam do końca, ale że no, były tam jakiś, wiesz, jakaś taka... Nie pamiętam, no nie chcę też powiedzieć. Bo że Jakubowski... No, że tak, że gdzieś tam macki pana Jakubowskiego sięgają was z Grzytu, że gdzieś tam jesteście sterowani. Tam, ale wiesz, co, tam... jak właśnie kurwa mi się no wydaje... No nie wiem, że może kreujecie rzeczywistość taką, jaką nakazują wam pewne osoby, tak. Masoni, wielkie przedsiębiorstwa, wiesz o co chodzi. Aha, koncerny. Farmaceutyczne, tak, że wiesz, że jest lek na raka, ale tak naprawdę przez ciebie i Techfana jest niedostępny. No wiesz, o co mi chodzi. No, tutaj nie oczywiście wiem, żartuję, ale... Ja komentuję tylko świat kurwa YouTube'a, mi się zresztą wydaje, że ja właśnie nie jestem sterowany, bo ja uderzam właśnie w tych ostatnich podcastach, czy to w Boxdela, czy coś tam powiedziałem parę razy. To też jest teoria damage control, nie?
Aha, że... Wiesz, na wszystko jest odpowiedź teraz. Aha, że specjalnie tak. Jakieś tam rzucam teksty w bok Zdela, ale takie kontrolowane, a nie, że przypierdalam całą prawdą, żeby nie było, że nic nie pierdolę na bok Zdela, ale tak naprawdę... No teraz takie teorie możemy przeczytać odnośnie Natana Marconia na Wykopie, nie? Bo tego też jest tam lawina. No, oczywiście ja się śmieję, nikogo nie oskarżam o nic, bo teraz tak naprawdę wszystkich można oskarżyć o wszystko. Że ktoś spiskuje z tą osobą i z tamtą, tylko po prostu no, pojawiła się gdzieś tam znak zapytania, jeśli chodzi o was i pana Jakubowskiego. No i ja nie wiem, to ja raz widziałem Jakubowskiego, on był menadżerem Dubiela chyba, tak mi się wydaje. Dubiela, Dany Ferreri, Michał... To jest jakiś śpiewak, co zaskoczył? Tak, górę? Tak. Czy Ferrari? Ferreri on chyba okay. Był. On bił się chyba na fejmie. Michał Gała, okay. Tam Nitro też był na tych filmikach umieszczany, to też dosyć zabawne. Ja nie jestem w ogóle żadnym influencerem, żeby mieć kontakt z taką osobą, to po pierwsze, bo ja wywodzę się z rapu i moim menadżerem całe życie rapowym był Dawid Szynol z Quality, więc wiesz, jakby to są zupełnie inne światy. Nie wiem, no jakby prawda jest. Mogę przyznać, że ja mam na przykład dobry kontakt z Tejkwanem i dobry mam kontakt z Nitrozeniakiem i dobry kontakt w ogóle z całym Wrocławiem, więc może... Układ wrocławski, proszę Państwa, no więc... to się wszystko w całość kurczę układa, te puzzle nie są na 1000 kawałków, tylko na 4 maksymalnie. Tak, no, słuchaj, no... O, źle ten wywiad się zestarzeje, coś czuję. Ja ci przeleżę, już widzę ten kwadracik Sylwester Bordenka, live'a jak odpali, oj Filipek, tak, to się źle tak, zestarzeje. Tak, no nie wiem, no... mam jakiś kontakt z chłopakami jakby umiem na przykład, nie wiem, z Nitrozeniakiem miałem parę razy jakąś różnicę poglądów, no to ze względu na to, że wiesz, że znamy się, to umieliśmy skonfrontować te poglądy, na przykład z White Widow, jak był beef ze Szpakiem, no to ja sobie tam pisałem z Nitrozeniakiem, że a czemu ty tak o tym sądzisz, że on mówi, a tak sądzę o tym, bo dlatego, no to więc mam jakiś kontakt, ale nie taki, żeby kreować kurwa rzeczywistość, nagle. Kurwa. Czyli nie ma spisku, tak? No nie. Szeroko nie. Pojętego, szeroko zakrojonego. Jak będzie, to was poinformuję. Nie, ja ci wierzę, nie? Ogólnie ja ci wierzę. Tak. Nie, dobra, a powiedz mi jeszcze, no, co sądzisz o tym wszystkim, co się teraz dzieje na linii Sylwester Wardenga, Boxdel. No i też na linii Boxdel, Sylwester Wardenga, no bo tam już są zaangażowani powoli wszyscy w ten temat. No jest to na pewno trochę uważniałeś teraz. Rozpierdolenie freak fightów, tak od środka, bardzo mocno pewnie ucierpią ci wszyscy ludzie, którzy tylko i wyłącznie tego tortu, w sensie tylko i wyłącznie z tego tortu żyli. No bo jak ktoś ma zdywersyfikowane dochody, jak ja, albo na przykład Arek Tańcula, że też żyje z muzyki, to wiesz. Myślałem, to... że o nieruchomościach powiesz. Nie, no bardziej kariera. To wiesz, to ma trochę łatwiej, ale no co? No nie wiem, no ja bardziej Team Bardenga jestem, no nie umiem traktować poważnie Boxdela po tym, jak przyszedł do mnie na wywiad, nagadał głupot, zakazał autoryzacji tego wywiadu, po czym kontaktował się jakby raz ze mną, raz z Tejkwanem, nie mówiąc o tym, że wiesz, że... Kontaktuje się z którymś z was, tak? Tak. No dobra, bo cały czas gdzieś tam poruszane są tematy tego wywiadu, że ty teraz powiedziałeś, że głupoty nagadał. To co tam takiego powiedział? No że... to mogę powiedzieć to, co Tejkwan, że zrobił sobie bardzo dużą tarczę z fejmu i miał im bardzo dużo do zarzucenia. Nie będę mu... No, wydaje mi się, że w ogóle Bob Boxdel popełnił duży błąd i jakby sobie pluł w brodę. Bo przyszedł, tak? Tak, bo on na początku mówi, no zajebiście, przyjdę do was i wiesz, nie będziemy, bo wy nie jesteście takimi populistami jak Zgrzyt i tak dalej, tu będzie mocna, merytoryczna rozmowa, a koniec końców chyba była za mocna, tak mi się wydaje, bo naprawdę tam była ciężka atmosfera, nasza operatorka kamery, Natalia, ciągle mówi, że ze wszystkich gości, no, a trochę ich przemyliśmy, wiesz, i był Fabiański, który wiesz, tam nie wyszedł, tam gadał przez 3 godziny, zabrał czas Tejkwanowi, i tam był ktoś jeszcze, i koniec końców tylko z tym Boxdelem było tak, że kurwa naprawdę, żeśmy wszyscy siedzieli i kurwa, no czuć było, wiesz, intuicyjnie czujesz energię, kurwa, ludzi, nie? Ja na przykład czułem po Boxdelu, że on kłamie, nie? I tak dalej, tylko że na przykład uważam Boxdela też za dość inteligentnego człowieka i to jest takie pojebane, że ty się patrzysz na mnie, ja patrzę na ciebie i ty wiesz, że ja wiem, że ty kłamiesz, a i tak kłamiesz, nie? I wiesz. No i tam został przyłapany na paru farmazonach, nie będę tego mówił. To też nie były aż tak wielkie farmazony, to były bardziej...
te farmazony, na których on został przyłapany, to były takie po prostu, że facepalm, kurwa, nie, że jakie to jest głupie, ale no generalnie tam, wiesz, jakby, no tak jak Take Fan to powiedział, no zrobił sobie dużą tarczę z fejmu i wybierał się fejmem, więc faktycznie tam niekoniecznie musi być dobra relacja między nimi. A jak teraz z perspektywy czasu patrzysz na ten podcast, jakbyś go teraz przesłuchał w kontekście tego, co się teraz dzieje, jeśli chodzi o tę aferę? No i myślę, że po prostu... Patrzysz na to inaczej, jak przesłuchałeś sobie na przykład jakiś film, to powiedziesz, o kurde. Nie, myślę, że credibility Bogdana by po prostu spadło, kurwa, jeszcze niżej niż jest, bo po prostu to byłby jakiś, nie, że gwóźdź do trumny, bo on tam aż takich niesamowitych smaków jakiś nie ujawniał i tak dalej. My też... Bardziej gadaliśmy o strukturach fejmu, federacji i o niektórych hipokryzjach. Ja też miałem dużą taką, kurwa, wiesz, zagwozdkę na takiej zasadzie, że wiesz, że jestem też związany z federacją od wielu lat, ale dużo mi się rzeczy nie podoba, które tam w tej federacji są. I wiesz, i nie wiem, na przykład Pasud jest takiego zdania, że nie gryzie się rękę, która cię karmi, nie? Ale jakby ja szanuję bardzo swoich odbiorców, bo nie wiem, ludzie 10 lat mnie słuchają i czy słuchali mnie na freestylach, czy na kawałkach, czy potem słuchali mnie na podcastach i uważam, że stworzyłem sobie jakąś małą niszę, ale grono oddanych fanów i jakby nie umiałbym kłamać, kurwa, bo to nie chodzi w tym wszystkim o pieniądze. Mi przynajmniej nie chodzi. Jakby ja byłem, kurwa, biedny i się czułem czasami lepiej, jak byłem biedny i nagrywałem pierwsze kawałki, niż potem, jak zarabiałem więcej pieniędzy i, kurwa, a było mi z czymś źle, bo musiałem coś, kurwa, tolerować, nie? Chociaż na coś nie miałem wpływu. I właśnie tak, kurwa, gadaliśmy o tej federacji, że wiele rzeczy tam, kurwa, punktowaliśmy i tak dalej, no i to poszło potem, kurwa, do rzeczników prasowych, no i zostało to, jakby, wiesz, zbanowane, no bo był narodowy i jakby... Tylko no w takiej sytuacji Boxer po prostu nie powinien przychodzić. I nie, że ludzie sobie znowu też pomyślą, może to jest overthinking, że ja mam jakiś ból dupy, że kurwa to nie wyszło, bo nie zarobiłem z tego. No bo idąc tokiem takim myślenia, no to wydaje mi się, że taki wywiad zrobiłby z Boxerem z 300-400 tysięcy, kurwa. I na pewno byśmy z tego zarobili. Ale dużo więcej byśmy zarobili za walkę na przykład, gdybyśmy, kurwa, wiesz, lizali tylko dupę federacji i byli dla niej takimi pieskami jakby na posyłki. A ja uważam, że ten podcast, który my zbudowaliśmy, to nie chciałbym tego zmarnować, bo to jest jakaś taka, wiesz, fajna, jakaś, kurwa, grono ludzi, którzy nas słuchają, wiesz, ja przyjeżdżam gdzieś na jakąś stację benzynową, ziomek mówi, że wiesz, że słucha podcastów, tak jak kiedyś słuchał kawałków i tak dalej, trochę mamy jakąś wiedzę o rapie i mam nadzieję, że nigdy, kurwa, nie wyjdzie jakiś kwas, ale też się na przykład trochę boję, bo coraz więcej jakby ludzi nas słucha, żeby, wiesz, żeby nie wyszli afery na przykład, kurwa, żeby nie próbowali nas skłócić, kurwa, z Take Fanem albo coś ten deseń, no bo możemy być coraz bardziej niewygodni. Więc może to faktycznie jest jakiś układ wrocławski. Czyli sam się wkopałeś teraz. Nie? Tak, Baran, miałeś rację. Widzicie, wystarczy tylko mikrofon podłożyć, nawet nie zadawać pytania. No, zaraz Jakubowski przychodzi. Dobra, powiedz mi jeszcze, bo mówisz, że jesteś bardziej team Wardęga, bo teraz jesteśmy w takim newralgicznym czasie. Dzisiaj jest sobota, jak to nagrywamy, może to pójdzie ten wywiad jutro, może pójdzie w poniedziałek. No, Boxer zapowiada, no nie wiadomo co tak naprawdę, ale wszyscy domyślają się, że chodzi o materiał, który będzie gdzieś tam wycelowany na początku przynajmniej w Sylwestra Wardęgę, no bo pojawił się ten obrazek, że to będzie chyba 5 filmów, no i dużo domysłów, więc jak myślisz, co się teraz będzie w ogóle działo? Już nie chodzi mi o samego Boxera i Wardęgę, ale w świecie Freak Fightów, no bo to zatrzęsie. No dobra, bo to z psychologii społecznej zastanawiam się, no bo są ludzie, którzy mówią, że nieważne jak się mówi, ważne, że się mówi. Są też ludzie, którzy mówią, że dobry PR jest dużo ważniejszy niż jakikolwiek PR, nie? No i teraz, co sprzedawało pay-per-view według ciebie? Dobry PR Fame MMA i to, że na przykład Fame MMA też trafiło do, nie wiem, do... kontrowersji. Tak, ale ja na przykład mam inne zdanie na ten temat też, bo uważam, że gdyby same kontrowersje z tego sprzedawały pay-per-view, no to nie wiem, no Prime MMA był pełen, kurwa, kontrowersji, a nie sprzedawał dużo pay-per-view i nie sprzedaje. No dobra, mam nadzieję, że Tomasz Bezrąk mi tu nie zrobi wjazdu na chatę, no ale prawda jest taka, że Prime nie ma jakichś spektakularnych wyników. Ja uważam, że Fame MMA w pewnym momencie zrobiło sobie bardzo taką... no dobrą otoczkę, wiesz, jakby przyjeżdżali tam Mateusz Borek, jakby, wiesz, takie postaci szanowane, gdzieś, kurwa, raperzy, jakby to było ciekawe. Ja często, wiesz, widziałem na jakimś fejmie jakiegoś rapera, który ma dobrą pozycję, kurwa, wiesz, że jest szanowany i po prostu
każdy trochę miał taki lekki cringe, ale przyjeżdżał i oglądał te wszystkie gale. Teraz natomiast, i wiesz, jakby i to sprzedawało dużo pay-per-view, wiesz, to też była, wiadomo, formuła nie była aż tak wyczerpana, też było więcej pojedynków, które były ciekawe. No najwięcej chyba było na Normanie Parkę i Kasjuszy, nie? To były wtedy, wiesz, że powoli sportowiec, kurwa, z Freak Fighterem, ale też była dobra otoczka tego, wiesz, ludzie często zwracali uwagę, dobra, może patologia, ale to jest bardzo dobrze wyprodukowane i tak dalej. Teraz natomiast, kurwa, mam wrażenie, że w głównej mierze przez Boxdela i przez te wszystkie jego, kurwa, rzeczy. I, no ale, ale też, kurwa, jeszcze przez ten pierwszy filmik Wardęgi, no ten PR kurewsko jest ciężko odbudować, zwłaszcza, że ludzie są coraz bardziej biegli w researchu, kurwa, jakby wiesz, masz cały wykop, który wiesz, w jednej chwili może prześwietlić, że, no wiesz, takie proste, kurwa, rzeczy, jakby, że tu Boxdela, ojciec jest policjantem, nie? I tak dalej, czy tam był. I tak samo, wiesz, prześwietlają, że tutaj, a tutaj jest rzecznik prasowy, kurwa, który dba o PR, nie? I wiesz, jakby, okej, okay, jakaś część ludzi da się przekonać, ale już, kurwa, coraz mniejsza, nie? Bo ludzie będą świadomi tego wszystkiego, że ktoś tym, kurwa, steruje i ktoś chce wpływać na ich opinię. No i ataki Wardęga w tym wszystkim, jaki by nie był, no to wydaje się mieć trochę misję, kurwa, cały czas społeczną, znaczy może misję społeczną, no na pewno to jest też jakieś jego ego, jakieś poczucie, kurwa, że wiesz, że on jest jakimś Sherlockiem, kurwa, tego internetu, ale gdzieś tam, no jakby chodziło mu tylko o pieniądze, kurwa, czy coś, no to by po prostu walczył w tych freak fightach i tyle, a widać, że jemu też chodzi o coś więcej, więc ludzie ufają Wardędze, no i kurwa, no według mnie, no to trzęsie światem freak fightów, no i teraz pytanie, nie umiem tego prorokować, czy kurwa, według mnie to jednak dalej wszystko będzie trwało i może, ja też nie mam żadnych informacji, ale może Boxdel odejdzie z fejmu i zrobi swoją tą federację i wiesz, i to będzie cały czas jakaś współpraca, ale kurwa, Boxdel będzie sobie tam robił pojedynki, a koniec końców, no też zależy wszystko od pojedynków i od tego, kto się ugnie. No widzisz, taki kurwa Adrian Ciot, to bez problemu, jakby posypiesz mu kurwa 40 tysięcy więcej, no i on pójdzie, kurwa, nie? Jakby nieważne, co by się tam działo. No i znajdzie się, wiesz, dwóch czy trzech idealistów, którzy się na to, kurwa, nie zgodzą, ale znajdzie się 15 innych, no i ludzie koniec końców na samym końcu powiedzą, no dobra, to jest tylko rozrywka, ja tam nie będę rozkminiał struktur, kurwa, i tak dalej. Kto z kim, kurwa, niech się tym zajmie policja. Więc według mnie PR mocno spadł, ale według mnie no chyba jeszcze to nie jest ten czas, żeby mówić, że freak fighty totalnie kończą się i że to sprawi, że kurwa freak fighty jakby nie będą oglądane. Mi się bardziej wydaje, że ludzie z tego przejdą jak na taki serial, kurwa, że wiesz, że o kolejny odcinek już wychodzi, tak jest. Kolejny odcinek wychodzi brudów na jakiegoś influencera, ciekawe co on ma do powiedzenia. A powiedz mi, jak patrzysz na to, co Boxdel mówił u was na podcaście, na to, co, bo widziałeś te story, tak? O ta twarz Wardęgi i że on będzie teraz, że tam nuklearny wybuch będzie, no, że on, coś widziałem, że no. 5 odcinków i on, nie wiem, czy że stworzył tą branżę i ją zniszczy, chyba tak? Było tak coś takiego? I ale rozkminiasz to pod takim kątem, że na przykład już kurwa totalnie ma pozamykane ścieżki w fejmie. Właśnie i będzie... mnie ciekawi właśnie twoja teoria, jak na to patrzysz i no, mając gdzieś z tyłu głowy to, co mówił u was na podcastie, co nie wyszło i na to, co powiedział. Tak jakbyś to mógł u siebie gdzieś tam w głowie połączyć, powiedzieć, co może teraz, co Boxdel twoim zdaniem wypuści? No może jest tak już, że wiesz, że Boxdel będzie chciał kręcić tam swoją federację tylko i wyłącznie i faktycznie chce się pokłócić, kurwa, z fejmem i wiesz, i wypierdolić się na nich i strzelać teraz też do fejmu. Nie wiem, czy fejm MMA na przykład by nie wyszło na plus na tym, żeby, kurwa, Boxdel od nich odszedł. W sensie, Boxdel był charyzmatyczną postacią, bardzo fajnie robił te aferki, no jednak on był takim, miał mentalność takiego, kurwa, triggerowego, YouTube'owego ziomka, którego cieszyła każda afera w internecie i cieszyła każda kontrowersja i jak coś się, kurwa, zjebanego działo, to Boxdel tam jechał z kamerą i z tego kręcił, kurwa, jakiś content, kurwa, często, wiesz, jakby, no wiesz, Bagieta wyszedł, kurwa, to Bagieta na aferki, kurwa. Ktoś tam jeszcze, to zaraz Boxdel jechał z kamerą. No jakby on był też chyba u Magikala, był wtedy chyba, nie? Za tym pierwszym razem. Pierwszy, tak. No dokładnie, więc Boxdel jest bardzo charyzmatyczną osobą, no
według mnie nawet w dzisiejszym świecie, po dzisiejszych wydarzeniach, jeżeli Boxdel by kręcił swoją federację, to ta federacja dalej by miała, dalej by miała swoją rację bytu. W sensie byłaby to jakaś może trochę mniej oglądana federacja, ale wszystko tak zależy od nazwisk, wiesz. No jeżeli teraz się spekuluje, że Denis Załęcki będzie walczył u Boxdela, no to wiesz, pięć takich nazwisk, nie wiem, przekupią, dajmy na to jeszcze Labrygę, albo przekupią kogoś z fejmu i nagle to będzie ciekawe dla potencjalnego odbiorcy, a Boxdel jest jednak bardzo dobry w takie społeczne manipulacje też w filmikach i tak dalej, no i będzie to umiał jakoś ubrać wiesz, w content, żeby to było dalej oglądane. Bo na samym końcu to jest rozrywka. Ludzie siadają z piwem i to oglądają i się cieszą, kurwa, że wiesz, że ktoś sobie komuś dał w ryja, nie? I wiesz. Nie wiem, to jest bardzo ciekawe, kurwa. Słuchaj, to jest takie overthinkowanie moje, a może się okazać, że kurwa nic z tego nie wyjdzie i że następna gala za miesiąc. Czy nie, bardzo ciekawe jest to, że Boxer chyba zapowiedział pięć części tego swojego odwetu, nie? No tylko co może być na tych odwetach, nie? Jakby wiesz, że ktoś... Myślę, że będąc tyle lat w branży, poznając tak wiele osób, często gęsto przebywając z nimi jakiś czas, no to może być tam wszystko, nie? Mm-hmm. No wydaje mi się, że mogą najbardziej upaść ci, którzy mieli bardziej najbardziej taki sztuczny PR i którzy... którzy bardzo mocno omamili ludzi jakimś swoim, wiesz, wyobrażeniem, że tacy są, a tak naprawdę tacy nie są. No, ja uważam, że to też świadczy trochę o psychice, w sensie o podejściu Boxdela, że dobra, upadam na dno, to pociągnę was wszystkich razem ze mną, bo, no bo na przykład, nie wiem, powiedzmy, kto jest takim moim przyjacielem, takim od wielu lat, no Bober na przykład, kurwa, i jakbym teraz na przykład upadał na dno i wiesz, to nie pomyślałbym sobie, aby, że Boxdel mówił o Wojtku Goli, że to jest jego przyjaciel, nie? Wielokrotnie, to nie pomyślałbym sobie na to, ja tylko spekuluję, nie wiem, czy będzie o Goli, jak być film, kurwa, może być, nie wiem, na mnie, kurwa, nawet film, ale wiesz, ale pomyślałbym sobie, że no nie chcę ziomka ze sobą pociągnąć, kurwa, tylko wiesz, wezmę tą odpowiedzialność na klatę, no ale kurwa, to też są, wiesz, wielomilionowe interesy, obroty i tak dalej duże, no niestety też życie mnie nauczyło, że w momencie, w którym zostają zarabiane duże pieniądze przez poważnych ludzi, no to ten kręgosłup moralny jest no, coraz niżej. Ty zależy od czego chcesz, kurwa, od życia, tak mi się wydaje, że jeżeli chcesz, kurwa, nie wiem, apartamentu na Złotej i model... Ale tego Wojtka walisz, stary. Nie, no ale jakby już to nie mówię, no jakby Jóźwiak też ma apartament na Złotej chyba z tego, co... Serio? To chyba tak, ale... Pewnie na jakimś trzecim piętrze. Chyba tak, albo może... Albo nawet minus jeden. Podzieloną mikrokawalerkę przez tego gracza giełdowego. Ale wiesz, o co... Bardziej mi chodzi o to, że wiesz, zależy co ty, kurwa, chcesz od życia. Jeżeli jarają cię pieniądze, jeżeli jara cię przepych, jeżeli jara cię flex i tak dalej i wiesz, jeżeli widzisz siebie tylko w takim szczęściu, że masz zajebisty apartament, kurwa, zajebistą modelkę wokół siebie, która ci mówi, że ty jesteś zajebisty i masz drogie ciuchy, no to na takiej zasadzie jesteś w stanie, kurwa, innych poświęcić, a wiesz, a jeżeli... Jakby, nie wiem, nie uważasz, że żyje ci się źle w miejscu, w którym żyje, bo nie wiem, masz swoje mieszkanie, masz normalną dziewczynę i tak dalej i wiesz, i umiesz sobie patrzeć w lustro, no to ja też nie uważam, że największą wartością w życiu są, kurwa, tylko i wyłącznie pieniądze, bo pieniądze można zarobić w różny sposób. A myślisz, to już ostatnie pytanie kończąc ten wątek, że ten konflikt na linii Wardęga-Boxdel, bo tak to chyba można nazwać, już tak do końca podzieli internet, że każdy z twórców, czy każdy, który jest w świecie freakfightów, ty i tak dalej, będzie musiał wybrać, że albo stoi po stronie Boxdela, albo po stronie Wardęgi, no bo po tej pierwszej Pandorze nie trzeba było dokonywać takiego wyboru, przynajmniej obserwując wszystkich influencerów, wszystkich zawodników, twórców, no to mało osób gdzieś tam zadeklarowało, którą stronę trzyma, a wydaje ci się, że teraz już trzeba będzie, no bo ty jakby powiedziałeś, że ty gdzieś tam bardziej po stronie Wardęgi, myślisz, że każdy będzie musiał się opowiedzieć, że będzie, już będzie tak, wiesz, mus taki, nie? Nie, że ktoś ci przystawi pistolet do głowy, ale że będzie trzeba się określić. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że internet wszystko przetrawi. Wydaje mi się, że największy hejt spadnie na pierwszą osobę, która się opowie na tego. Jakby ja to przerabiałem już w rapie, słuchaj. Ja swego czasu miałem coś takiego, że miałem beef z BDS-em. I pamiętam, do dzisiaj się wtedy nauczyłem,
że BDS był strasznie na podstawie tego bifu. Jakby ja wtedy, wiesz, miałem 20 parę lat i myślałem, że to jest koniec jego, nie? Że ja go tak zaorałem w bifie, że on już nie ma powrotu do rapu. Ja mówię, no przecież te kawałki, dislajkowane i tak dalej, jakby dużo, dużo wyświetleń, jakby każdy dis na karcie na czasie i wiesz, jakby że over the party, nie? I tak dalej. No i nagle on wypuścił kawałek i wiesz, jeden po drugim odzywali się ludzie, że dobra, że jednak on jest i tak dalej, że może przegrał beef. No i tak mi się wydaje, że wiesz, że w internecie tak będzie, że może ta pierwsza osoba, która się wypowie za Boxdelem, będzie ale jakby potem już będzie następna, już nie będzie tego takiego podejścia i po prostu ludzie z tym przejdą do porządku dziennego, bo zawsze są osoby, które są bardziej skłonne do oportunizmu i są osoby, które mają twardszy kręgosłup moralny i wybierają, wiesz, ideały. No to jest, wiesz, odwieczny jakby problem tego, że każdy ma inną moralność i ty nie możesz wnikać w niczyją moralność, dopóki ktoś nie jest skazywany wyrokiem sądu. No, czy ja bym chciał współpracować z ziomkiem, który dzwoni do laski i zaraz potem mówi, że ta laska jest G.E. i tak dalej, jak z Szeligą? Nie chciałbym potem przyjść na aferki i tak dalej, nie chciałbym gadać, dlatego na przykład ja mam zawsze problem z Ferrarim, bo ja go dość lubiłem jako osobę, wiesz, walczyłem z nim i tak dalej, jego, jakby, wiesz, on mnie tak trochę śmieszył z tym jego całym dziwnym flexem i tak dalej na te drogie marki. Ale koniec końców uważałem, że... Barwna postać, nie? Ale wiesz, jakby... No i możesz sobie to tłumaczyć na takiej zasadzie, dobra, wszyscy tak pieprzą i tak dalej, ale no jakby, wiesz, masz dowód naoczny, że ziomek jest parówą, no jak tak się zachowuje, a ty dalej z nim jakby kręcisz lody, no to wiesz, no... Dziwne to jest, dla mnie, bardzo dziwne. Czyli kończąc wywiad, Cloud się odbędzie, ty walczysz, Jaskółka Arena... Zapraszam. No, mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku. Chciałbym też zrobić jakiś swój sektor w sumie na tą galę. Pierwszy raz w sumie nigdy nie robiłem jakiegoś sektoru swoich ludzi, a ja przez to, że Tarnów jest blisko Krakowa, to zawsze mi dobrze koncerty siadały w Krakowie, więc wydaje mi się, że mógłbym coś fajnego ukręcić. No tak, Kraków jest blisko Katowic. No, i Krakowa, więc wiesz, więc proste. No nic, dobra. To do zobaczenia w Jaskółce Arena. Do zobaczyska. A ty tam wpadasz? No chyba tak, nie? No. A zaprosisz mnie? No zapraszam. Na swój sektor? No, zapraszam. Ty go masz tak krzyczeć Filipek, jak fani krzyczą Bungee. Okej. Okay. Dobra. To jest coś mi mówię. Deal is deal. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.